historia rozpoczęła się tak naprawdę na konferencji naukowej w 2013 roku, kiedy to pierwszy raz właśnie słyszałem wykład koleżanki z Danii, która mówiła o koncepcji zastosowania białka z owadów w żywieniu zwierząt. I od tego czasu właśnie nic specjalnie się nie wydarzyło. Dopiero w 2016 roku poprzez kontakt z kolegami z funduszy inwestycyjnych cała historia odżyła, czy właśnie w 2015 roku. I tak została powołana spółka do życia, której celem od samego początku miało być tworzenie różnego typu pasz na podstawie biokonwersji białka z owadów. Obecnie wytwarzamy cztery różne rodzaje produktów. Jest to mączka odtłuszczona, czyli produkt powstający z suszu naszych larw. Następnie pozbywamy się z niego nadmiaru tłuszczu i uzyskujemy dzięki temu mączkę, która ma nawet 55% lub więcej białka, a także tłuszcz, który jest bardzo dobrym surowcem zarówno do produkcji kosmetyków, co planujemy w przyszłości, a także do żywienia zwierząt ze względu na dużą zawartość kwasu laurynowego. Dodatkowymi dwoma produktami, które mamy, jest nawóz organiczny, który produkujemy nie tracąc dzięki temu żadnych produktów po naszym procesie technologicznym, a jednocześnie zblanszowany i rozdrobniony owad w postaci mięsa, który jest idealnym surowcem do wszelkiego rodzaju pet foodów, ponieważ odbiorca nie musi dodatkowo dodawać do niego wody, tak jak w przypadku mączek. Jednym z produktów firmy Hypromani jest nawóz organiczny pochodzący z odchodów owadzi. Produkt ten jest produktem z obiegu zamkniętego. Jest w pełni naturalny, pozbawiony środków chemicznych. Charakteryzuje się ciekawym składem, jeżeli chodzi o mikro, makro składniki. Tym, co go wyróżnia, jest to, że zawiera w swoim składzie chitynę, która działa jak naturalny biostymulator. Produkt ten posiada certyfikat do zastosowania w uprawach ekologicznych. Można go stosować w szerokim wachlarzu upraw, począwszy na przykład od polowych do roślin warzywniczych. Cechą charakterystyczną produkcji białka z owadów jest to, że się wprowadzamy wszystkie elementy gospodarki obiegu zamkniętego, czyli gospodarki cyrkularnej. To znaczy, materiał wsadowy, który stanowi pożywkę dla owadów, to są różnego typu produkty uboczne przemysłu, które by normalnie rolno-spożywczego, które by lądowały na przykład na kompostowni, a bardzo często bywają zbyt nawet niskie wartości dla biogazowni, czyli nawet nie mogą trafić specjalnie do biogazowni. Natomiast ten produkt końcowy, który jest, składa się właściwie z dwóch elementów. Jeden to jest nawóz, czyli odchody owadów, które mają certyfikat eko, czyli są ekologiczne. I drugi element to jest żywiec owadów, który jest w 100% wykorzystywany, czyli nie ma tego, co w przypadku wielu innych gatunków zwierząt, tak zwanych odpadów poubojowych. Dlatego właściwie cała produkcja jest bezodpadowa. Natomiast co ciekawe, nie stosujemy w odchowie owadów wody pitnej. Czyli tak jak w przypadku wszystkich innych gatunków zwierząt, musi być woda pitna. Czasami tej wody jest nawet 10 razy więcej niż paszy. To w przypadku owadów ta woda jest całkowicie z tego odpadu, który stanowi pożywkę dla owadów. Nasz cykl produkcyjny składa się z kilku etapów. Na początku hodujemy larwy, które następnie dzielimy na tłucz, dzięki czemu powstają nasze produkty, a także na tak zwaną hodowlę rodzicielską, z którego mamy muchy, które składają jaja i cykl się zamyka poprzez kolejną produkcję nowych owadów. W tym momencie produkujemy tylko i wyłącznie larwy z gatunku Hermetia illucens. Jest to larwa muchy czarny żołnierz i żywi się ona właściwie całkowicie odpadami przemysłu rolno-spożywczego, który zdobywamy z rynku. Na ten moment nie mamy dużego problemu z pozyskaniem tych produktów, ponieważ nadprodukcja żywności jest tak duża na świecie, że bardzo chętnie firmy produkujące żywność pozbywają się tych odpadów, które są potencjalnie problematyczne. Myślę, że białko stało się istotnym elementem w diecie człowieka, to po pierwsze a, jego dostępność, b, to zmiana nawyków żywieniowych,
a C pewnie najprościej ukrycie tego białka. Bo tak naprawdę Państwo codziennie jecie owady w formie na przykład barwnika, kwasu karminowego, co jest nic innego jak z gniecionym owadem, ale nikt o tym nie wie. Jak myślę, że w wielu batonach na przykład proteinowych byłoby białko z bezkręgowców napisane, albo tam coś w tym, że tak powiem, kształcie, czyli byśmy nie widzieli tego, nawet wczytując się bardzo dokładnie w etykietę, to po prostu byśmy to jedli, dlatego że z punktu widzenia chemicznego nie ma żadnych przeciwwskazań, wręcz przeciwnie.